Na środowym posiedzeniu Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Sianorzędź. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze był dwukrotnie wykładany do publicznego oglądu. Po zapoznaniu się z projektem mieszkańcy miasta złożyli swoje uwagi. Wniesiono łącznie 9 uwag, z których 4 uwzględniono w całości, 2 uwzględniono w części w zakresie zgodnym z ustaleniami obowiązującego studium i 3 uwag nie uwzględnionych. Nowy plan zagospodarowania tej części miasta, a także przyczyny nieuwzględnienia części uwag zgłoszonych przez właścicieli gruntów tam położonych, można odnaleźć w Miejskim Biuletynie Informacji Publicznej. Na tym samym posiedzeniu Rada uchwaliła również plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Piaskowej. Pomysł na zagospodarowanie tej w znacznej mierze przemysłowej części miasta nie wzbudził jakichkolwiek kontrowersji. Do ratusza nie wpłynęła ani jedna uwaga. Obie uchwały zyskały jednogłośną aprobatę radnych.